Znajdujemy się w chałupie z miejscowości w Dzydze i tutaj wśród eksponatów często z ciekawością naszych gości spotyka się ten oto przedmiot. Niektórzy mówią, że to taki starodawny słonik albo fiflaczek, różne nazwy. I jak się na niego spojrzy, to tu ma takie wyżłobienie. To wyżłobienie dawniej służyło do tego, że wkładano do niego wiadomości, a konkretnie informacje wkładał sołtys, który przekazywał tą informację od sąsiada do sąsiada. I tak ta wiadomość wędrowała przez całą wioskę, aż trafiała z powrotem do sołtysa. To jest nazywane kleką, kluką, kijem władzy sołtysa. Można powiedzieć, że eksponat ten był takim starodawnym SMS-em.